Właśnie ten alkohol robił ze mną, co chciał. To jest trudno się do tego przyznać, ale tak rzeczywiście było, bo ja na przykład dzisiaj mogę dokonać tego wyboru, że mogę nie wyjść. Dzisiaj mogłem nie wyjść z domu. Zresztą wstałem o 2:30 i mogłem sobie powiedzieć, nie idę nigdzie, nie? Ale jak ja muszę pił, to ja nie miał tego wyboru. Ja bym po prostu musiał się zerwać, albo musiał. I ja pamiętam, jak ja pierwszy raz w tej wspólnocie, jak usłyszałem o tym, że alkoholik to jest pesymistą i nie jest wolnym człowiekiem, człowiek pijący. Jak to mówię? Jak się nachlam, to ja wszystko mogę. A to okazało się, że nie, że jak piję, to jestem ubezwłasnowolniony, bo ja nic bez tego alkoholu, w ogóle alkohol jest na pierwszym miejscu, przede wszystkim. Słuchajcie, to nawet w Sylwestra byłem. Ja tutaj widziałem, jak ci młodzi ludzie się bawili. Moja partnerka mówi, dawaj, wbijamy się tutaj. Ja mówię, ty, ale zobacz, to sami młodzi ludzie. 40 lat brakuje, znaczy nie, no nie. Bo tu byli tacy po 22, 21, tańczyli pięknie, nie. No i człowiek zapomina, że to już 40 lat minęło. Kiedyś to był niezauważalny tutaj tam. Ładnie byłem ubrany, tego. A teraz nie. Ale ten alkohol właśnie robił ze mnie niewolnika. Niewolnika, człowieka ubezwłasnowolnionego, bez prawa, bez żadnych praw. Ja pamiętam, jak ja wróciłem z Anglii, słuchajcie, ja byłem pijany, no byłem. Chciałem się dostać do własnego mieszkania i mnie policja zamknęła. Bo ja jestem bandytą, bo ja jestem alkoholikiem i tak dalej. Ale że pijany, to w ogóle, że mnie za dupę wzięli. Nie miałem żadnych szans, nie? Do własnego mieszkania, które w końcu, jak wytrzeźwiałem, to po pół roku chyba tam, nie, czy po 3 miesiącach odzyskałem. Spałem tam na różnych tych ciekawych miejscach i w końcu udało mi się. Ale jeszcze wrócę do tego, co ja dzisiaj mam. Bo ja się nieraz budzę i tak jak tutaj z Jurkiem się tego, no co tam tego, żeby lepszy, gorszy tam się. Nie, ja nie cię zobaczyłem, że dla mnie, ja chcę tam cały rok. Dziś jest ważne, dziś, bo ja dziś mogę, za chwilę mogę piznąć kogoś, mogę się napić, mogę coś tam źle pojechać. No wszystko mogę zrobić, dziś. Teraz, zaraz, za chwilę, może ktoś wejść, sprowokuje mnie i co? Ja mogę w więzieniu wylądować. Taki jestem. I zobaczyłem, że dla mnie jest najważniejsze dziś. I to, co mi kiedyś Gienek powiedział, a ile się modlisz, nie? A on mówi, nie częściej niż oddychasz, nie? Żeby się nie udusił. No bo tak, no. Ale tak naprawdę ja się będę cały czas modlić i dziękować Bogu. To dzisiaj mój przyjaciel mnie, jeden z moich pierwszych podopiecznych, 21 lat, mnie zaprasza na 27. rocznicę. Nie? I on pisze takie rzeczy, taką wdzięczność, nie? Za to, że nie pije, za wszystkich ludzi, których spotkał na swojej drodze. I ja o tym, słuchajcie, o wszystkim zapominam. Wstaję rano, włączam telewizor, no tak, ja powinien być tam. No tam w Japonii akurat te trzęsienie ziemi, to tam może nie, ale gdzieś w drugim miejscu, nie? Czy przynajmniej patrzę, trochę śniegu na dachach Zakopanem jest, mówię, no to powinien być tam być. I od razu sobie sam w dupę szpilę i po prostu jak mnie boli. Zamiast się zastanowić, za co ja mogę być wdzięczny, za to, że ja tu przyszedłem.
że nie muszę, słuchajcie, nieraz przychodziłem na takie, tak jak tutaj Aneta powiedziała, a ja mówiłem, a ja znowu piłem. Nowy rok, Sylwestry, czy tam bez Sylwestry, czy po Sylwestrze. Ja słuchajcie, wczoraj byłem na meetingu z Adamem, chyba byliśmy razem. No i przyszło dwóch kolegów i na bani i mówili, i słuchajcie, bardzo dobrze, że mówili. Mnie to bardziej pomogło, jak oni mówili pijani, bo do mnie to dotarło, że to ja mógłbym być w takim samym stanie jak oni. Że to jest łaska, mi nie potrzeba to, żeby w tym roku coś... Nie, żebym ja dzisiaj dotrwał trzeźwy do wieczora, nie? Czy tam do snu, to sam wczoraj się wydawało. A mówię, to pomodliłem się, mówię, idę spać. O czwartej zasnąłem. O czwartej, obejrzałem całe te Bohemia, Rhapsody i takie tam inne. Nie mogłem zasnąć. I mówię, jak nie wezmę coś na sen, mówię, to jak ja o piątej rano, jak ja wstanę taki niewyspany, to ja wiem, agresja, złość. Ta pani mi zaczyna robić, ćwiczyć, to polecę do niej. I nowy rok zaraz zrobimy jeszcze raz. Także no, ten fragment mi pokazuje, że mi niewiele pozostało. Ja takie, jak żeśmy tutaj uzgodnili, no przebudzam się codziennie. I mnie dzisiaj do tego przebudzenia brakowało, pomimo tego, że telefony wykonałem, modlitwę, medytacji nie zrobiłem. Ale przeczytałem te teksty, to jeszcze ten meeting w Realu to była najlepsza rzecz, którą mogłem zrobić. Sobie zdałem znowu sprawę, że tak jak to jest napisane w którejś tej naszej książce, ja jestem przykładem cudu. Cudu boskiego. Boskiego. I słuchajcie, miałem tak ciężki Sylwester, bo proszę sobie, na nabożeństwo zielonoświątkowcy. Tam ze mną się spotkał gość, który 34 lata nie pije i pije kontrolowanie. I przed samym Sylwestrem wymienialiśmy się doświadczeniem i mnie to tak nie wzięło. I dopiero rozmowa ze sponsorem, bo ja w niedzielę naszego sponsora dzwonię. Sponsor mi mówi, wiesz, ale może on nie był alkoholikiem. Może on nie był prawdziwym alkoholikiem. Beznadziejny. I do tego beznadziejny. My dlatego mówimy beznadziejny, bo ja mam tak naprawdę przepiękne życie. A mimo to nie chcę się nieraz żyć. Brak mi siły do życia. Pomimo tego, że wszystko jest fajnie, mnie się nie chce żyć. Nie chce mi się żyć. Brak mi siły do życia. I dlatego muszę robić ten program. Pomagać innym i dzielić się swoim doświadczeniem i słuchać innych. Mi nieraz, słuchajcie, więcej daje rozmowa z nowo przybyłym, niż z tym, co tam jest tyle samo, co ja mam. Bo ja zobaczyłem, że ten człowiek coś mi daje takiego. Dlatego może właśnie, tu u nas nie ma liderów, nie ma nauczycieli, nie ma, na przykład jest temat i tutaj powinni tam wszyscy się wypowiedzieć, a na końcu to jeden najmądrzejszy. A ja wam powiem, że to powinno być tak, nie, gówno prawda. Tu nawet Bill ani Bob nie mają racji. Tu jeden jest, jedyny autorytet to jest Bóg. Bóg, tylko On, bo ja zauważyłem, że tu nie... Każdy ma swoją własną drogę, tak jak ten kolega, którego w Sylwestra poznałem. On 34 lata nie pije, on pije wino. On nieraz wódkę pije na weselu. Chwała Ci, on siedział więcej niż ja w więzieniu. Może był gorszy nawet ode mnie, z bandytą. No, mnie też nazywali z bandytą. Ja bym może i tak, ale Ty nie jesteś takim samym alkoholikiem jak ja. Bo ja wystarczy, że tu bym mi zamiast biurek kawy dał trochę wódki i mnie nie ma. Nie ma. Ja już zapijałem po lodach z alkoholem, po tych... Mam przyjaciół, co po 20, po 30 latach usta na Sylwestra, albo na weselu, mówi, no tylko usta zamoczę, albo tam łyk szampana. Ja wiem, że ja po prostu jestem taki, a mnie nawet alkoholu, słuchajcie, nie potrzeba, żeby doprowadzić się na trzeźwo do takiej wściekłości, że jedynym wyjściem jest już nawet nie picie, ale śmierć. Taki fajny film. Jedynym wyjściem jest śmierć. I,
I to jest właśnie z tymi wadami charakteru, z którymi nieraz nie potrafię sobie poradzić. Nieraz sobie poradzę, nie? Dam radę z tym egoizmem, nienawiścią, nieuczciwością, urazem, urazami i lękiem. Nieraz sobie poradzę, ale nieraz to po prostu mną władnie. Ja po prostu biję łbem w ścianę. Ale dzięki, że jest tyle tych narzędzi i jednym z tych narzędzi to jest właśnie to. To też tutaj Gienek kiedyś też przypomniał. Końcówka drugiego kroku, 12 na 12. Że uczciwość, gotowość i otwarty umysł i uczestnictwo w meetingu anonimowych alkoholików gwarantuje mi, że dziś się nie napiję. Dziś. Nie na cały rok, tylko dziś. I ja to właśnie dzisiaj zrobiłem. Dziękuję bardzo.